Powiedz nam, Karol, na początek, w jaki sposób, kiedy i czy dalej odczytujesz swoje powołanie do kapłaństwa? Nie zawsze myślałem o seminarium. Nie zawsze myślałem o tym, by służyć Kościołowi w taki sposób, by w ogóle służyć Kościołowi, prawda? Zacząłem myśleć o seminarium jakieś 2 lata przed samym przyjściem tutaj. Ja już wtedy miałem 21. Tak, także to już było po ukończeniu szkoły. Po 6 miesiącach już byłem pewien, że złożę papiery. Tak, zacząłem się interesować seminarium. Chodziłem, przyjeżdżałem tutaj, pytałem, co jest potrzebne, by się dostać do seminarium. Bo ta decyzja dla mnie nie była trudną decyzją, bo zanim zrodziło się powołanie, zanim zrodziła się prawdziwa, żywa wiara, był ból i cierpienie i była pustka ogromna w życiu. Zanim zdecydowałem się pójść do seminarium, ja... No... Nie wiem, czy chcę to powiedzieć. Ale powiedzmy, że kiepska była moja kondycja. I ja jakiejś pięknej przyszłości dla siebie nie widziałem, zanim podjąłem decyzję o przyjściu do seminarium. A później, jak się pojawiła ta myśl, i wiadomo, że ta myśl nie jest zrodzona we mnie, że ja sam sobie nie wymyśliłem, że o, ja pójdę do seminarium, tylko tak naprawdę to przychodzi impuls od Pana Boga. I jeżeli się w nicości, i w pustce, i w smutku odnajduje, nawet nazwijmy to cokolwiek, nie? Nazwijmy to cokolwiek, to jest to piękne. A jeśli się dostrzega w tym rękę Bożą, to jak może decyzja być taka trudna? Ta decyzja jest wtedy po prostu... Wyższe seminarium duchowne tworzą ciekawi ludzie. Mają różne zainteresowania, różne historie życia, ale łączy ich jedna sprawa. Jest to kapłaństwo. Żyjemy według schematu. Codziennie odnajdujemy w tym jakąś głębię i coś nowego. Codziennie odkrywamy wolę Bożą i codziennie się zachwycamy nią. Oczywiście wszystkim nam przyświeca cel służenia Chrystusowi. Piłka nożna to ulubiony sport w naszym seminarium. Nasza drużyna w tym roku zakwalifikowała się do finału międzyseminaryjnych rozgrywek w piłkę nożną. W maju wyjeżdża do Opola po zwycięstwo. Oprócz tego, króluje też piłka siatkowa, w której też nie jesteśmy najgorsi. Zdarzają się wśród nas i tacy, którzy poruszają duszę ludzką poprzez muzykę. Zespół 8 Dzień Tygodnia od kilku lat daje świadectwo swojej wiary, grając w parafiach całej diecezji i nie tylko. Dowodem dużego dorobku muzycznego są wydane w roku 2008 dwie płyty: Powołani na żywo i Tym, co za ojczyznę. Na brzegi duszy, dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem, nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Szczerze mówiąc, bywa różnie z radością wśród nas. Często jednak są takie chwile, że uśmiech nie znika podczas naszych spotkań. 6 lat poznawania siebie sprawia, że dobrze się znamy. Dzięki tak bliskiej znajomości potrafimy zrozumieć siebie i przechodzić ponad swoimi słabościami. Wierzymy, że będąc radosnymi, pociągniemy innych świeżością swojego powołania. W życiu kleryka najważniejszą rzeczą jest jednak modlitwa i kontakt z Panem Bogiem. Wspinanie się po szczeblach Bożej miłości nie jest proste. Dlatego klerycy mają do pomocy ojców duchownych, którzy służą im w tym trudnym zadaniu. Nie jest łatwo zbliżać się do Pana Boga, do tego, który nas stworzył i który wie o naszych ograniczeniach. Ale świadomość bliskości Jego, czyli tego, który nas kształtuje i nas powołuje do swojego kapłaństwa,
jest naprawdę wielką radością i wielką satysfakcją. Ojcze, chciałem się na początku zapytać, w jaki sposób dokonuje się duchowe wzrastanie człowieka młodego w seminarium do bycia w jedności z Chrystusem? Możemy powiedzieć o tym duchowym wzrastaniu, iż dokonuje się na dwóch płaszczyznach. Początkiem jej jest Chrzest Święty. Człowiek wezwany do wiary bardziej Jezusa poznaje, kocha, w życiu naśladuje. Druga płaszczyzna to powołanie. Ten, kto do seminarium przychodzi, odczyta już znaki powołania. W tym domu Duch Święty te znaki powołania będzie bardziej pogłębiał. Ta duchowość jest nastawiona na Jezusa, ale fundamentem jest życie w Trójcy Świętej. Jakim chciałbym być człowiekiem? Jakie mam marzenia? To proste. Chcę być święty. Chcę być świętym człowiekiem. To jest moje marzenie. I wiem, że to nie jest jakieś wygórowane marzenie. Że to jest w zasięgu mojej ręki, w zasięgu ręki każdego z nas. Ja chcę żyć w przyjaźni z Chrystusem. Chcę słuchać, nasłuchiwać tego, co On do mnie mówi. I chcę iść z Jego głosem. Chcę mieć tą odwagę, by być wariatem i buntownikiem. Tak. Właśnie tacy są ludzie, którzy słuchają Chrystusa. I ja chcę taki być. To jest moje marzenie. Jan Paweł II, mówiąc o kapłaństwie, stwierdził, że jest to zarówno dar i tajemnica. Tajemnica, ponieważ Boże wezwanie odkrywane jest we wnętrzu serca każdego młodego człowieka. Ważne jest, ażeby to wezwanie odczytać i na nie odpowiedzieć.